Witam Państwa. Dzisiaj mamy bardzo specyficzny temat. My go już tutaj trochę, bym powiedział, powtarzamy, ale jest to wręcz konieczne do tego, aby uświadomić mieszkańcom Polski, Polakom, o tym, że jest poważny problem, który nie wolno przemilczeć i każdy musi mieć świadomość tego, co się dookoła nas dzieje. Dzisiaj jesteśmy zalewani propagandą oficjalną, natomiast ona sama w sobie posiada element maskujący tych tematów bardzo strategicznych, które tutaj pan Kwidziński, tak? Kidziński. Pan Kidziński nam przedstawi z punktu widzenia prawnego. Czy jesteśmy obywatelami Polski, czy jesteśmy pracownikami firmy, niezależnie od tego, czy pracujemy, czy nie pracujemy, czy nasze urzędy są numerami statystycznymi, czy mają jakieś, gdzieś są zarejestrowane za granicą. Wszystko to się dowiemy, ponieważ no, to jest temat bardzo ciekawy, no, szokujący dla niektórych, ale musimy to powtórzyć. To już poszło w internet, niektórzy ludzie o tym wiedzą, ale my musimy tutaj te szczegóły powiedzieć, te doświadczenia pana Kidzińskiego, przepraszam. I zobaczymy, i każdy z nas będzie mógł to sprawdzić. O, to jest najciekawsze. Każdy z nas będzie mógł to sprawdzić. Oddaję głos. Witam serdecznie. Ja nazywam się Mirosław Franciszek Kidziński, a właściwie to z domu Kidziński, bo to jest bardzo ważne, czego dowiecie się za chwilę. Co jest przyczyną tego? Przyczyną tego jest to, że każdy z nas jest uważany jako osoba martwa, czyli osoba prawna. Jesteśmy ogólnie firmą. Jesteśmy, każdy z nas po nazwisku jest rozpoznawany przez ten system, który już jest upadły. O szczegółach tego mówię na obradach Sejmu Walnego dnia 19 grudnia 2015 roku w Wiśniczu, co jest zresztą widoczne na stronie internetowej Sejmiku Ziemi Wałbrzysko-Kłodzkiej. I to jest temat kluczowy dzisiaj, bo dzisiaj większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że system oparty o niedostatek przestał funkcjonować. I stało się to dokładnie 3 lata temu, ale w dalszym ciągu, nic sobie z tego nie robiąc, administratorzy tego systemu w dalszym ciągu starają się ukryć to i wmawiają nam, że wszystko jest dalej jak było. Nie jest to jak było, dlatego że wszystko się zmieniło. Dzisiaj już jesteśmy ponownie osobami naturalnymi i żadna inna istota, ani osoba prawna nie może nam niczego narzucać. Ja doszedłem do tych wiadomości wskutek poszukiwania przyczyny obecnego stanu naszego kraju. I znalazłem to i potwierdziło się to, oczywiście w materiałach internetowych, poznając osoby, które odkryły to wszystko, poznając w ogóle system, który usunął z naszego życia po prostu rządy, korporacje. Proszę Państwa, bo rząd dzisiaj nie jest przez nas wybierany. Urzędy nie są nasze, rządowe, polskie. Jak pójdziecie Państwo do jakiegokolwiek urzędu, żaden pracownik urzędu nie przedstawi Wam legitymacji państwowej, urzędowej, gdyż takiej nie ma. Wszystkie urzędy, instytucje, począwszy od prezydenta w dół do urzędu gminy, są prywatnymi firmami zarejestrowanymi w Waszyngtonie DC, czyli District Columbia. Natomiast dlaczego mi to przyszło taką łatwością i zaakceptowałem to? Dlatego, że sam, prowadząc interesy w tym kraju, byłem zmuszony przenieść siedzibę do innego kraju i tym krajem docelowym są Stany Zjednoczone. Ja jestem inicjatorem powstania Prosument Klubu, dzięki któremu możemy chronić własne pieniądze, żeby rządy, korporacje nie okradały w nieskończoność Was z Waszych dochodów, które każdego dnia staracie się uzyskać. Jesteśmy osobami wolnymi od 3 lat
i nikt nie może nam narzucać jakichkolwiek opłat, tak zwanych haraczy, tylko dlatego, że jesteśmy aktywni w swoim życiu. Cały czas wmawia się nam, że my musimy płacić podatki, więc jest to nieprawda. Do podatków są tylko przygotowane firmy, które wytwarzają przychód, a nie osoby fizyczne. Mówiono także nam, że osoba fizyczna prowadząca działalność to także jest firma. To jest nieprawdą. Sam miałem taką osobę, byłem taką osobą fizyczną prowadzącą działalność na własny rachunek. I proszę Państwa, to jest po prostu okradanie człowieka z jego wartości. Ja postanowiłem usunąć się z tego systemu w 2007 roku. Zrobiłem to poprzez przez przeniesienie siedziby swojej działalności najpierw do Londynu, a po 2,5 roku przeniosłem do Stanów Zjednoczonych, do stanu Wyoming, konkretnie do stolicy Cheyenne. Ten stan w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, jest w ogóle zwolniony z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. To jest bardzo ważne. Natomiast wszystko byłoby w porządku, gdyby urząd, do którego dzisiaj się zwracam, po prostu przedstawił się jako spółka czy firma amerykańska. A on do mnie mówi, że jest polskim urzędem. Ostatnim takim przypadkiem, który mnie dotknął, było to, że Urząd Miejski z Barczewa, to jest koło Olsztyna, miejscowość, upomniał się do mnie o podatek rolny od nieruchomości niezabudowanej ziemskiej, którą nabyłem. Więc sprawdziłem ten Urząd Miejski w Barczewie i okazało się, że ma siedzibę też w Waszyngtonie. Więc odpisałem im grzecznie, że z tą firmą amerykańską nigdy nie zawiązywałem żadnej umowy na to, żebym dzisiaj im odprowadzał jakieś opłaty pod nazwą podatki. Więc odpisałem im grzecznie, że nie życzę sobie korespondencji, która ma na celu wyłudzenie ode mnie pieniędzy. I oczywiście posłużyłem się odpowiednim zapisem w artykule wydanym oczywiście przez ONZ, że niechciana korespondencja nie może być dostarczana. Bo musicie Państwo wiedzieć, że Poczta Polska też nie jest polską pocztą, tylko jest to spółka amerykańska. Wszystkie urzędy także są. Następne, które odkryłem rzeczy w związku z tym, to na przykład Urząd Skarbowy. On także jest firmą zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. I nigdy nie przyzna się Wam oficjalnie, że tak jest. Ale fakt jest taki, że każdy z Was, każdy, może wejść na stronę rządową Waszyngtonu, która prowadzi rejestr kilkuset milionów spółek, firm, które są tam zarejestrowane. I tam znajdziecie wszystkie odpowiednie urzędy znajdujące się w Polsce także. Mimo że ten system już został zdelegalizowany, jest upadły, w dalszym ciągu te firmy czerpią zyski na całym świecie i w Polsce także. Ukrywają to przed nami, bez naszej wiedzy, wyłudzają od nas pieniądze pod różną postacią, strażąc nas sądami, które także są firmami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie. I to także pokazuje na nagranym materiale filmowym z obrad Sejmu Walnego 19 grudnia 2015 roku. I proszę zwrócić na to uwagę. Proszę także zapoznać się z filmem dostępnym w internecie pod nazwą Prawo Morskie. I tam dowiecie się, dlaczego w wieku 7 lat uznają nas za zaginionych na morzach. Dlaczego nas traktują jak przedmioty bez informowania nas o tym. Osądzają nas, jakbyśmy weszli do sądu, jak gdybyśmy wchodzili na okręt. Prawo Morskie. Wchodzić do sądu, podlegać prawom na tym okręcie. No i w ten sposób musicie Państwo zrozumieć, że nadszedł czas, aby z tym zakończyć. Zakończyć, obnażyć to jako marszałek tej ziemi, sejmiku ziemskiego
Kłodzko Wałbrzyskiego, dążę do tego, żeby przekazać te informacje jak największej ilości Polaków, po to, żebyśmy zareagowali w końcu i skończyli z tym oszustwem Polaków, oszukiwaniem ich, że wszystko jest w porządku, wszystko jest bez zmian. Ja rozumiem wszystkich, że bardzo bolesne są zmiany i one będziemy musieli je przejść. Pamiętajcie Państwo, że ja je przechodzę każdego dnia. Ja każdego dnia odkrywam kolejne rzeczy, z którymi będę z Wami chciał się dzielić podczas obrad, podczas rozmów, podczas konsultacji, podczas wszystkich spotkań, jakie prowadzę w swojej działalności. Ale także poczuwam się do tego obowiązku, gdyż wiem, że każdy z Was, kiedy jesteście świadomi, macie obowiązek się z tym dzielić z innymi ludźmi. Przede wszystkim główny cel, jaki został obrany, to jesteśmy my, Polacy, Słowianie, Lechici. Jesteśmy od 1000 lat okupowani w naszym kraju. Jesteśmy na jakichś zasadach zupełnie niegodnych człowieka i czas, żebyśmy z tym skończyli. To jest tyle z mojej strony. Tak, z mojej strony również. Także dziękujemy za uwagę. Dziękujemy za wszystko i do następnego razu.